Ja przepraszam, panie marszałku, tak uważałem do tego momentu, ale jeżeli pan marszałek uznał, że pytania jednak są, to korzystam z tego dobrodziejstwa. I chciałem zapytać, bowiem główną przesłanką tejże regulacji, a więc zmiany w kodeksie pracy dotyczącej działu 6 czas pracy, była przesłanka kosztowa. A więc, że w okresie kryzysu to trzeba wszystko zrobić, żeby koszty pracownicze były jak najmniejsze, żeby poprawić konkurencyjność naszej gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Otóż chciałem powiedzieć, że mam przed sobą dokument przygotowany przez firmę, nie będę nazwy tutaj przytaczał, z którego to wynika, że koszty zatrudnienia w Polsce są 2 razy niższe niż w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. A więc jak długo będziemy znowu uprawiać demagogię, że koniecznie trzeba obniżać koszty pracy, bo będziemy niekonkurencyjni. Otóż to nie jest prawda. U nas koszty pracy są 2-krotnie niższe. Jeżeli jest inaczej, panie ministrze, to proszę mnie sprostować. Dziękuję.